Patrzcie, to Gabrysia! Gabrysiu, nic wam nie jest? Nie, wstrząsy ustały, ale kiedy wyszłam na powierzchnię, zauważyłam całe mnóstwo tajemniczych dołków. Wow, sporo tych dołków. Pewnie mają związek z tymi wstrząsami. Wszystko gra! O nie! Przez te dołki ktoś może zrobić sobie krzywdę. A jeśli na trasie wyścigu będą dołki, mogą nam popsuć tegoroczny zwierzobieg. Słuchajcie, chyba odkryłem coś ciekawego. Spójrzcie, kocie przybornik przeskanował te dziury. Wszystkie mają ten sam kształt. To takie dziwne. Do kopania w ziemi zwierzęta używają łap i nosów. Nasze dziury mają różne kształty. Tych dziur nie wykopało zwierzę, tylko raczej jakieś narzędzie. To pewnie duże narzędzie. Większe od zwykłej łopaty. Myślę, że jest tak duże jak ta dziwna maszyna. Śmieszna, nie? To właśnie ona wykopała te wszystkie dziury. Przekonajmy się, kto nią kieruje. Naprzód! Dalej, superkoty! Pan Pimpulek! Tak, to pan Pimpulek jest! Superkoty? Natychmiast przestań kopać te dołki! Niszczysz domy zwierzaków, które mieszkają pod ziemią. O, ależ głupio mi teraz. Przeproście ode mnie tych swoich przyjaciół i powiedzcie im, że mam to w nosie. Jestem pewien, że znajdą sobie nowe domy. Tymczasem będę dalej kopał z moim koparkusiem i nic z tym nie zrobicie. Koparkusiu, kop! Kop ile wlezie! Superkoty, naprzód! Tu go nie ma! Ani tu! Ani tu! Ani tu! Ani tu! Koci przyborniku miał! Wyłącz swojego koparkusia, panie Pimpulku! Nigdy! Nie ma go! Nie ma go! Ej, nic nie widzę! Ucieka nam! Jedzie w stronę toru wyścigowego! I w stronę tych zwierzaków! Drogi czworonogi! Kocie, bo ty z gazu! Uważajcie! Mam was! Ścigaj go dalej! Padłam na pomysł! Wystawiam pazury! Bartoś przeskakuje przeszkody! Wymija je zwinnie niczym sundący wąż! Ślizga się jak pingwin! Koci kłębek! Bywaj super, kocie! Miłego lotu! Nigdzie nie lecę! Od latania głodnieje! Ale... Nozłaś! 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 Teraz mam szansę! Wystarczy tego dobrego! Dość już dziur wykopałeś! Przecież to meta! Czyli jestem pierwszy? Brawo! Brawo, superkoty! Panie Pimpulku, nie powinieneś był wykopywać tych dziur. Mogłeś kogoś skrzywdzić i zniszczyć biednym świstakom ich podziemny dom. Ale ja muszę kopać. Czy coś ci się zgubiło? Dziś rano kopałem dołki, żeby zakopać w ziemi kości i zgubiłem mojego kochanego Kwalberta. Czy chodzi mu o jego katuszkę? Aha, bardzo ją lubi. Podejrzewam, że zakopałem go niechcący w jednym z moich dołków. Co się z nim stało? Gdzie mój Kwalbercik? Bez niego zostanę sam. Z kim będę szczekał do księżyca i podjadał karmę? A jeśli już nigdy nie usłyszę jego cichego blisko? Panie Pimpulku, spróbuj się wyciszyć. Rozumiem, co czujesz. Wiem, jak to jest zgubić coś ważnego. Naprawdę? Tak, zgubiłem dziś ulubioną opaskę i nie wiedziałem, co robić, ale Gosia mi pomogła. No cóż, skoro i tak nie mogę kopać, wypróbuję wasz sposób. Weź wdech. Dobrze. Przypomnij sobie, gdzie byłeś. Hmm? Od czego zacząłeś dzisiejszy dzień? Cóż, zakopałem kość tutaj. Kolejną zakopałem tutaj. A potem napiłem się wody, żeby ugasić pragnienie. Potem Kwalbert! Też tęskniłem, Kwalberciku.
Kwalbert mówi. Dziękuję. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.